Witajcie kochani! Dzisiaj niestety bez kawy, bo ja już kawę wypiłam wracając z Lublina z zakupów. Byliśmy na szybkich zakupach, takich głównie męskich, ale jedną rzecz sobie kupiłam, bo mi mąż pozwolił. Tak, ale pierwsze chciałabym Wam pokazać paczkę z La Rose. Jest otwarta, ponieważ z samego rana leciałam do paczkomatu, bo wiedziałam, że za chwilę przyjadą moi rodzice. I jako, że dziś nagrywam, to jest Dzień Matki, to chciałam jej od razu dać prezent, bo zamówiłam mamie ten krem. Cosrx, chyba dobrze mówię, mam nadzieję. Zaraz weźmiemy tutaj. Krem przeciwsłoneczny, nawilża, łagodzi jednocześnie. I to jest 50. Co tu mamy? Ma aloes, właściwości nawilżające, kojące, regenerujące, przeciwzmarszczkowe. No i fajnie. Kupiłam go na promocji z kodem. Kosztował 59 zł na La Rose. Plus kod wykorzystałam od OlaM10, ale to musicie u Oli M sprawdzić dokładnie, jak się pisze ten kod. Z małych liter na pewno. Więc wyszło mi chyba jakieś 50 z groszami ten krem. Wziąłam sobie i dla mamy. 50 ml na lato, 50 ochrona. Powiem Wam, że nigdy nie używałam takich kremów. W sumie raz miałam jeden, ale on był ciężki, bielący i był ciężki. I ja się cała świeciłam, więc mam nadzieję, że ten będzie rewelacyjny, bo podobno jest super fajny i w ogóle super fajny. Następną rzeczą, jaką zamówiłam, to taki seteczka, jak dobrze pamiętam, tak. I to jest woda micelarna, hipoalergiczna do oczyszczania i do makijażu oczu, ust, twarzy. To ominęłam. Do każdego rodzaju skóry, szczególnie dla wrażliwej i naczynkowej. I chciałam go dać mamie. Mówię, masz mamo, bo ty masz naczynkową. Nie, ona nie chciała. Więc powiedziałam jej, że go wywiozę na działkę i na działce będziemy go używać, więc nie będę go używać, nie będę testować, tylko sobie wywiozę na działkę i będziemy sobie go codziennie we dwie korzystały. Kosztował 9 zł, więc taki do testów fajny i nawet taka podróżna butyleczka, zobaczcie, taka urocza. I również od La Rose, bardzo mi miło, bo dostałam próbki. Film, nie będę czytała nazwy, bo te nazwy są koreańskie, więc mniej więcej wiem, że tu mamy toner, serum, bo to mamy żel i krem tutaj. Następnie mamy jakąś taką próbkę, to jest jakieś chyba serum. Tu mamy żel. To jest akurat z Cosrx. To też było żółte z Cosrx. Nie wiem, czy w ogóle dobrze to mówię. Cosrx. Jeszcze mamy tu jakąś serum. I tutaj mam 3 serum z różnych. Nie różnych, tylko z jakiejś firmy koreańskiej. To chyba nawilżające. To witaminowe. I ostatnie było chyba ze śluzem ślimaka, jak się nie mylę. Więc bardzo mi miło za próbeczki i bardzo ciekawa jestem tego. Tak, dobrze trzymam tego. I mam nadzieję, że moja mama będzie zadowolona, bo ona na lato zawsze kupuje sobie z Dermiki jakiś krem. A w tym roku powiedziała mi, że ma nie kupować, bo jej kupię to. I obiecała, że nie kupi, tylko poczeka. Taki mój zakup z La Rose. Paczuszka wraca. Byliśmy, tak jak mówię, w Felicity na zakupach bardziej męskich i przy okazji w Dzień Matki było coś takiego, że jak się wyda minimum 50 zł w sklepie, to można pójść do pań, które znajdują się obok Media Expert
i za rachunki dostanie się pomadki ochronne. Więc mam trzy pomadki Felicity, widać? Felicity Lublin. Więc takie trzy mam. To są, tak jak mówię, zwykłe. Nie ma żadnego zapachu. Zwykłe, naturalne. Czy coś tutaj doczytam? No nie, nic nie doczytam takim drobnym maczkiem. Nie, nic nie doczytam. Ale mam trzy, więc fajnie, bo ja mam uzależnienie. Ja uwielbiam się smarować i smarować i smarować. Wracając z Felicity, kupiliśmy sobie po kawie. Więc kawy dzisiaj nie ma, ale kupiłam sobie CA albo CNA, jak to woli, za 80 zł, ale to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Naprawdę to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Spódnica taka długa, sięga mi tak do kostek na lato. Ale zobaczcie, jaki piękny wzór. 44. Bałam się, że wziąłeś 42, czy nie będzie za chwilę za mocno opięta na pupie. 80 zł. Ale to jest po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Taka długa. Tu jest odcięta i tu jest odcięta, ale jest po prostu, no to jest miłość od pierwszego wejrzenia, po prostu jak ja ją zobaczyłam, mówię nie, no idę tylko przymierzyć, bo całkiem co innego chciałam kupić jakieś bluzki na wyprzedaży, bo były, ale to jest po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Jest taka różowa ze złotymi i srebrnymi nitkami w takie kwiatuszki. I to jest miłość od pierwszego wejrzenia. No zobaczcie, jaki piękny wzór. No piękny. Ja już widzę ją po prostu, jak ja będę mi latać. Poczekajcie, woda mi się gotuje. Dobra, już. Więc to jest moja miłość od pierwszego wejrzenia. Uwielbiam ją. Piękna jest. Już nie, po prostu ja już widzę, jak ja ją tu będę zakładała na wyjście, bo to wychodzimy na torcik. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie torcik. Następny w CA zakup to był już mego męża, taki zestaw, t-shirt, to było razem, i tu jest taki t-shirt biały, rozmiar L. I do tego była właśnie koszula, taka granatowa, z długim rękawem. I jak widzicie, na wyprzedaży z 80 na 40 zł. Więc wydaje mi się, że fajna sprawa. Dwie dychy koszula, dwie dychy t-shirt. Długi rękaw, granatowa. I wydaje mi się, że to jest 100% bawełny. 100% bawełny. Więc do pracy będzie miał ładną koszulę. Następnie wpadliśmy do sklepu. Jaki to był sklep? New York. New York. I wziął sobie mój mąż taką koszulkę. Taki zwykły basic, rozmiar L. Za 15 zł. Taka zwykła niebieska. Do tego dobrał sobie czarną koszulę L-kę z długim rękawem. O. I ona kosztowała 38 zł, więc uważam, że bardzo fajna cena. Teraz zobaczymy, co to za skład. Polyester i bawełna. Ale taka przyjemna w dotyku. Więc taka ładna czarna i taka sama, tylko że błękitna, z długim rękawem. No powiem wam, że mój mąż to teraz będzie taki elegant, jestem w szoku. To również 38 zł.
Zobaczcie, o. Rozjaśniło się. I ostatnim sklepem, jakim wpadliśmy, to jest Adizer. I Adizer wziął sobie kolejną koszulę, ale bombowo nie wygląda. Ze stójką tym razem. Niebieska taka, niebiesko-biała, długi rękaw, ale nie wiem, czy to zobaczycie, to jest taki niebiesko-biały. Rozmiar L, slim fit, i ona była przeceniona z 90 na 60 zł. O. I pewnie bawełniana cała, zaraz zobaczymy. A mam 100% bawełny. Wziął sobie jedne spodnie. W ogóle zastanawialiśmy się, czy jakaś jest teraz moda w męskich spodniach, bo wszystkie są takie jakby lekko przykrótkie. Tak. I nawet jak oglądałam na stronie Rizer, bo tam akurat było więcej modeli pokazanych wyprzedażowych. Ale wiadomo, że to trzeba przymierzyć. On wolał pojechać przymierzyć. I właśnie te spodnie, wszystkie tam też w większości były na takie krótsze. Drugie spodnie ma takie materiałowe, długie. No właśnie takie długie, sięgają do butów, ale nie są przydługie. Są takie jakby na styk, bym powiedziała. Jakby miał urosnąć, to by już byłyby za krótkie. Rozmiar 34. To jest chudy facet. Chociaż i tak by się przytyło po ślubie. Ale ze 150 na 50 zł. Więc bardzo fajna cena. Oszukałam się, żeby znaleźć mu jakieś fajne spodnie. I takie akurat jak chciał, czyli materiałowe, zwykłe, klasyczne. Lekko noga zwężana, ale mu nie było ciasno, bo ma mój mąż za strasznie umięśnione nogi i po prostu te spodnie slim, to wszystkie były wiecznie na niego opięte. A tutaj, tak jak widzicie, kieszonki są podszyte na guziczki tutaj. No, spodnie mi się podobało. Wygląda bardzo ładnie w nich. I z tą koszulą, stójkę po prostu. No, tylko mi go nie podrywać. Dobra, kochani, tyle. Tyle moich zakupów. Wydaliśmy całą wypłatę do końca miesiąca. Jemy suchy chleb z dziećmi. Oczywiście taki żarcik. Ale musiał coś sobie kupić, więc... A że też przy okazji ja się załapałam, bo to jest, tak jak mówię, to jest miłość. To jest naprawdę ogromna miłość i ja już chcę w niej latać. Bo ja na przykład uwielbiałam, kiedyś mogłam chodzić cały czas w sukienkach i spódnicach. To jest miłość. Ona jest piękna. Takim akcentem kończę. Do zobaczenia na następnym filmie.